Znaleźć największy wspólny dzielnik następujących jednomianów. Mamy dwa jednomiany 10C razy d do kwadratu i 25c3 do trzeciej d kwadrat, co to znaczy największy wspólny dzielnik. Największy no to na pewno nie znaczy największy w sensie największą liczbę, w sensie wartości, dlatego że jak mamy do czynienia z jednomianami, no to trudno powiedzieć, czy c jest większe, czy d jest większe, jeżeli to są po prostu jakieś zmienne, więc największy oznacza największy w sensie relacji podzielności. Czyli taki wspólny dzielnik, że każdy inny wspólny dzielnik jest dzielnikiem tego największego. Zróbmy ten przykład i może lepiej będzie widać o co mi chodzi. Zacznę od tego, że rozłożę na czynniki oba te jednomiany, na takie czynniki nierozkładalne, czynniki pierwsze. No wiemy, co to znaczy czynniki pierwsze dla liczb. Tutaj mam liczbę całkowitą 10, no jej rozkład na czynniki pierwsze jest taki, że to jest 2 razy 5. No ale podobnie możemy rozłożyć taki jednomian. Później na czynniki nierozkładalne, po prostu na takie pojedyncze zmienne. C pomnożone przez d i jeszcze pomnożone przez d. No i tutaj ten drugi też rozłożę. Rozłożę najpierw ten czynnik liczbowy. 25 to jest po prostu 5 razy 5. No i potem mamy pomnożone 3 razy przez c i 2 razy przez d. No i teraz ten największy wspólny dzielnik. Będzie iloczynem tych czynników, które są wspólne w obu tych rozkładach. Czyli na przykład piątka występuje w obu tych rozkładach. I piątka jest największym wspólnym dzielnikiem 10 i 25. Dla liczb, to rozumiem, że jest dla siebie oczywiste, że to tak jest. Czyli na pewno będzie piątka w tym rozkładzie. I to jest wspólny dzielnik tych czynników liczbowych. No dalej mamy te zmienne. Widzimy, że C występuje w obu tych rozkładach. Tutaj występuje tylko raz, więc tylko raz wystąpi w tym wspólnym dzielniku. No i mamy jeszcze d, które występuje tutaj dwa razy i tutaj dwa razy. Czyli jeszcze będzie to pomnożone przez d i razy d. Czyli ten największy wspólny dzielnik to będzie 5 razy c razy d do kwadratu. No i teraz widać, co to znaczy, że to jest największy wspólny dzielnik. Otóż każdy inny wspólny dzielnik tych dwóch jednomianów, będzie dzielnikiem właśnie tego. No na przykład weźmy C. Gdybyśmy wzięli po prostu C. C jest dzielnikiem obu tych jednomianów. Ale jest również dzielnikiem tego największego wspólnego dzielnika. Jakbyśmy wzięli C razy D. C razy D też jest dobrym dzielnikiem obu tych jednomianów, ale jest również dzielnikiem tego największego. No i ten dzielnik 5 razy C razy D kwadrat właśnie ma tę własność, że każdy inny wspólny dzielnik jest również dzielnikiem tego jednom ja